Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcineczku z Petcatchersów, ponieważ mamy nowy update, Atlantis update to jest. No i wreszcie mamy nową krainę, więc sobie na nią pójdziemy. Idziemy sobie tutaj do naszego kasynka, 169 milionów końców i... O, już widzę, tutaj idziemy. 100 milionów, no to idealnie. Kupujemy sobie, idziemy. Coś tu jest? Tu nic nie ma. Ale jest portal, Enter Atlantis. Zmienimy sobie pyciki, a nie, dobra, mamy pyciki. I co my tu mamy? Wielka kraina, tu jest jakaś amuletowa Magic Pedant. Co to daje? Ma 30% szans na zwiększenie losowemu charmowi, który ma 5 level. Albo powyżej o plus 1 level. Okej, okay, całkiem spoko. Tu mamy Crab Beard i mamy jakiś... 150 Crab Beard questów, żeby zdobyć Bermuda Triangle. Aha. I co my tu musimy zrobić? 188 przeciwników. To jest ciekawie. Tu mamy jakiś repair. Aha, dobra. To jest teleport. Tylko taki dziwny. Tu jest memory match. Czyli za 3 dni to będziemy mieli. No i co z tym questem? 188 przeciwników, 40 uzbrojonych snowmenów i 20 slime. Dostaniemy właśnie ten naszyjnik oraz gemy i dużo jajek. I w ogóle teraz widzę, że mamy tutaj z powrotem zwykłe końce. Hardcore Palace, czyli pewnie jakiś bossik będzie. I co my tu jeszcze mamy? Czemu ktoś ma takiego dziwnego Sea Championa? Prisma. Ciekawie. Dobra, click to open. Pełno super jakichś eliksirków, wszystkiego, no ale widzowie, pierwsze co, to muszę jakieś peciki pozbierać. Także tu jeszcze widzę skrzyneczkę, zrobimy sobie opening. I w ogóle, czy ja coś za te questy jeszcze mogę dostać? Bo tam była ta tablica. Więc wróćmy się do tablicy, co tu jest jeszcze napisane? Rotating Secret Pets. Okej. Okay. Czyli za 3 dni, 21 godzin znikną te pety i pewnie będą inne sekrety. Dobra, tu mamy wszystkie nagrody. Co 14 mamy jakąś potkę, co 25 jakiś tom, co 45 prismatic jajo, co 60 jakiś pet i na 150 ten Bermuda Triangle. No dobra, ale tak jak mówiłem, zacznijmy sobie od poteczki na laka, nawet dwie, poteczka na super laka. O, i prismatic egg tutaj użyjmy. Lecimy z tym widzowie. Co my dostaniemy tutaj? Uwaga, uwaga, uwaga. Coś lepszego? Legendary, czyli ten najgorszy. Ojojoj. To mi się nie spodobało w tym momencie. Widzę, ile on ma siły? 250-180. To dla porównania 520-150. No niby jest lepszy, bo jest legendary. Ale to jest ten najgorszy właśnie niestety. Dobra widzowie, robię autohacza i zobaczymy co mi poleci. Dobra widzowie, pootwierałem trepetów i... No my mamy dwie te legendy i w sumie tylko tyle, więc trochę lipa. No ale wiadomo, nakarmy pecika. Dopóki levela nie zdobędzie, wiadomo, więc tego sobie szybko karmię. Nie wiem, który level mu wbije. 10? Nie, lecimy dalej. Dobra, 15 myślę, że będzie git. Cofnijmy sobie, dajmy mu jakieś czarmy oczywiście. Gdzie tu się dawało losowe czarmy? To. Dobra, używamy. Dawać na niego, on jest mega mocny chyba, teraz najlepszy może. Jest deadly i co jeszcze? Token 1, dobra. Zmieniamy, rolujemy te czarmy. Gdzie to jest? Tak, rolujemy. Gdzie on jest? Tutaj jest ziomeczek. I jakieś lepsze levele by się przydały, no. Deadly 3, looting 1. Dobre, ale coś lepszego? Seafarer nie, Shrine nie. Looting 3 lifesteal, spoko, ale ja bym chciał jednak ten damage. MLG deadly, kurde, tamto było dobre. Mogłem to zostawić. Lifesteal, Seafarer 5. Dobra widzowie, ja to zostawiam tego Seafarera. Nie wiem czemu, ale ja to zostawiam. Zróbmy equip best może. I on wskakuje do naszej drużyny, bo ma dosyć sporo damage'a i dobry mnożnik. Na pewno więcej niż on, a ten ma deadly 2. No ale dobra widzowie, ja jestem ciekawy, czemu niektórzy mają takie kolory inne niż ja mam. Tego nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. I czy ja w ogóle tu coś jeszcze mogę zdobyć? Czy to jest tylko tyle z tego update'u na razie? Tylko te questy? Tu wszyscy stoją i jajka otwierają z tego, co widzę. Tu mamy jakiś sklepik, nie wiadomo, o co z tym chodzi. I tu są tylko te ryby. I nic więcej. Może tu jakaś skrzynka jeszcze schowana będzie? Mister Egg.
Raczej nic tu już nie ma niestety. Także co widzowie, no questów przecież nie będę wam pokazywał, bo wiecie jak questy wyglądają, tak samo jak te Brook Bounty. Dosyć krótki odcineczek, bo nie ma tu postu. O, może skrzyneczka jeszcze? Nie, to jest dekoracyjna. To pokazę na dzień dzisiejszy, myślałem, że będzie jakaś minigierka, coś. Znaczy minigierka będzie w drugiej części. Boss też będzie dopiero w drugiej części. No to widocznie więcej rzeczy postu się wydarzy w drugiej części. Teraz dali szansę zdobyć tego mocnego peta. A ja widzowie dziękuję wam za oglądanie, no i po prostu czekamy na update za te 2 dni. Także pa pa widzowie.